Trafiłem po raz kolejny do więzienia za napad z bronią na kantor. Zostałem uniewinniony po blisko 3 latach pobytu w więzieniu, ale w tym czasie nabrałem szlifów. Już wiedziałem, że nie chcę tylko okradać sklepów, że nie chcę tylko pić jakiegoś tam wina pod sklepem, tylko chcę mieć bardzo dużo pieniędzy. I poznałem pewnych ludzi w więzieniu. Ludzi, którzy wprowadzili mnie w możliwości. W możliwości zarabiania bardzo dużych pieniędzy. Ja się czasami śmieję, tutaj jest dzisiaj ze mną moja żona. Czasami jak siedzimy i rozmawiamy, to ja dzisiaj w miesiąc zarabiam tyle pieniędzy, co kiedyś miałem w ciągu jednego dnia. Miałem kilka samochodów, miałem kierowcę, ale miałem też sytuację, że chciano mnie zabić, że chciano porwać moją obecną żonę, że chciano porwać mojego syna. A mój dzisiaj 13-letni syn, 12-letni syn, on był świadkiem, kiedy były bomby składane na stole. On miał usta zatykane, kiedy grupa przestępcza nachodziła nasz dom i chciała mnie zabić, chciała porwać moją żonę. Takie było moje życie. 3 razy umierałem od kokainy. W Warszawie, na ulicy Żurawiej, widzę Ministerstwa Rolnictwa, przy swoim BMW, sparaliżowany leżałem, dilerzy wzywali do mnie karetki pogotowia, powiedzieli, że nigdy w życiu już mi nie sprzedadzą kokainy, ponieważ mówią, ty jesteś psychicznie chory, ty nawet nie potrafisz tak żyć jak twoi koledzy, wiecie? Byłem człowiekiem z wypaczonym umysłem. Miałem przeróżne zboczenia. Byłem człowiekiem, który był wyzuty z takiej nawet zwykłej moralności ludzkiej. Brałem narkotyki po to, żeby jeszcze bardziej upuścić hamulce, bo wiecie, to człowieczeństwo, ono ma hamulce. Człowieczeństwo ma hamulce. Jeden ma taką moralność wyższą, drugi niższą, ale jest hamulec. Ja musiałem brać kokainę, ja musiałem brać LSD, żeby te hamulce puściły, bo ja chciałem głębiej, głębiej. Potem, kiedy zobaczyłem w Biblii, że są głębiny diabelskie, to ja sobie uświadomiłem, że chciałem głębin diabelskich. Chciałem jeszcze więcej. Siedziałem w okultyzmie. Wciąż człowiek się musiał poruszać z bronią. Wciąż było niebezpieczeństwo. Mój syn się tak już przyzwyczaił, że nawet po bułki do sklepu nie wychodziliśmy bez broni. I to był czas mojego życia, gdzie stałem się narkomanem. Z drugiej strony miałem bardzo dużą władzę, miałem bardzo dużo pieniędzy. I trafiłem do więzienia po raz trzeci. W tym czasie ministrem sprawiedliwości był nieżyjący już dzisiaj pan Kaczyński. Wtedy zamykano wszystkich. Ludzi za alimenty, za to, że ktoś po pijanemu na rowerze jechał. Wszyscy siedzieli. I siedziało nas wtedy w celi bardzo dużo, jak śledzie poukładani jeden przy drugim. I pamiętam, przyszedł do celi człowiek i on powiedział tak, słuchaj, a tu są takie spotkania, przychodzą tacy chrześcijanie, jeżeli ty chcesz, to ja cię zapiszę na te spotkania. Ja wiesz, ja byłem bardzo chętny, żeby tylko z tej celi wyjść, choćby na minutę, choćby na 10 minut. Tam była tylko godzina spaceru dziennie, reszta 23 godziny w celi, zamknięty. Ja mówię, dobrze, pójdę do nich. Mówię, ale co ty masz za książkę? On mówi, wiesz co, to jest Biblia. Miał taką Biblię ze sobą. Ja mówię, to daj mi tą Biblię, bo jest tak nudno, są tylko gazety sprzed 3-4 dni i ja chcę ją poczytać. Ja ją, wiecie, zacząłem czytać z nudów tą Biblię. Pamiętam, poszedłem na pierwsze spotkanie, siedział tam jakiś starszy facet w bucie rozpadającym się i opowiadał o jakimś Gedeonie, który miał depresję, bo się chował po dziurach, bo się bał. Ja mówię, co on mi mówi, o czym on mi opowiada? Drugi grał na gitarze, w pewnym momencie przestał grać i mówi, wiecie co? Mówi, chłopaki, spotkałem Jezusa na izbie wytrzeźwień, na Kolskiej w Warszawie. Ja mówię, kolego, co z tobą jest? Jezusa na Kolskiej spotkałeś? Wiesz, szykanowałem ich w swoim sercu, mówiłem o nich źle, wracałem do celi, czytałem tą Biblię i za tydzień znowu się zapisywałem i szedłem i słuchałem ich. I pewnego dnia czytam w tej Biblii taki werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja tak usiadłem i mówię, jest Bóg. Jest Bóg. Pamiętam, wziąłem kartkę papieru, napisałem list do mojej żony. Wtedy to była moja narzeczona, żyliśmy bez ślubu wiele lat. I piszę do niej, Agata, jest Bóg. Ona przyjechała na widzenie do mnie, usiadła przy tym stoliku i mówi do mnie tak, ty łobuzie, ty oszuście. Co ty mieszasz jeszcze Boga w swoje machloje, w swoje oszustwa? Całe życie mnie wykorzystywałeś, niszczyłeś mnie. Ona przyjeżdżała do mnie do więzień od 15 roku życia. Wiecie?
Kiedy byłem oskarżony o napad na bank, to grupa zbrojna wpadła do niej, do salonu fryzjerskiego, gdzie ona miała praktyki, z karabinami, wiecie, to był szok, ona takie rzeczy przeżywała. A ja odwdzięczałem się jej w ten sposób, że kiedy grzecznie mówiła mi w domu: Artur, przynajmniej nie bierz narkotyków, to pamiętam, wziąłem broń, przykręciłem tłum i chciałem ją zastrzelić. A ona była ze mną. I była kolejny wyrok i kolejny wyrok. I w tym momencie ja jej mówię na tym widzeniu jako recydywista, że jest Bóg. Mówię: jeszcze nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że On jest. Nie jest figura, nie jest obraz, nie jest system religijny, ale On jest osobą. Nie wiedziałem, o co z tym chodzi. W tym stanie oni mnie wywożą do Sztumu. Takie ciężkie więzienie dla recydywistów na wybrzeżu. Wiecie co, pierwszego dnia na spacerze przyczepił się do mnie jakiś gość i mówi do mnie: słuchaj, chcesz to zapisać na spotkania, taki baptysta przychodzi, to cię zapiszę do niej. Ja mówię: a skąd ty wiesz, że ja chcę na jakieś spotkania chodzić? Dobrze, dobrze, mówi, zapiszę cię. Dał mi jakiś książek, dał mi jakiś kaset, płyt, słuchajcie, zawalił mnie tym wszystkim. Cela była dwuosobowa. Ja siedziałem w niej zazwyczaj sam, bo kolega, który ze mną był w celi, on wychodził robić tatuaże na świetlicy. Także ja byłem w zasadzie cały dzień sam w tej celi. I pamiętam, jest dzień, kiedy ja siedzę, czytam sobie proroka Izajasza. Dla mnie wtedy prorok Izajasz to był jak język basic, wiesz? To było coś takiego jak program komputerowy. Ja nie rozumiałem proroka Izajasza, ale postawiłem sobie za punkt honoru, mówię: ja przeczytam tą Biblię, bo albo ta książka kłamie, albo moje życie to jest bagno. I ja udowodnię tą sytuację sam sobie, tak? I jeżeli faktycznie ten Bóg jest, tak? To ja nie wiem, co się stanie, ale jeśli Go nie ma, to wyrzucę to do kosza i koniec. I zapomnę o tym temacie. I pamiętam, siedzę, czytam tego proroka Izajasza i zaczynają mi łzy z oczu lecieć, wiesz? Położyłem tą Biblię, zszedłem na podłogę i zacząłem strasznie płakać. Uklękłem. I wiecie, to była moja pierwsza modlitwa. Mówię: jestem taki brudny, a Ty jesteś taki święty. Gdybym dzisiaj umarł, idę do piekła, nie żyję. Przepraszam się, mówię. I On tam przyszedł do mnie. Przyszedł tam do mnie żywy Bóg. Ja Go nie widziałem, ja Go nie słyszałem, ale On wszedł do tej celi. Ja, wiesz, zwinąłem się jak pies na ziemi. W takim kłębku leżałem, a przed moimi oczami przechodziły filmy. Ja widziałem wszystkie prostytutki. Ja widziałem wszystkie moje melanże narkotyczne. Ja widziałem wszystkich ludzi, których skrzywdziłem. Ja tam wyłem. I czułem Jego potężną obecność. I pierwszy raz usłyszałem ten głos wewnątrz mnie. To był inny głos. To nie były moje myśli. Tam gdzieś usłyszałem: nigdy nie będziesz sądzony! Ja wstałem z kolan, pamiętam, przestałem przeklinać w jednej sekundzie. Ja zostałem uwolniony od narkotyków w jednej sekundzie. Ja wyszedłem na wolność. Ja pojechałem na tą żurawią. Zszedłem tam do tych miejsc, gdzie ja wąchałem z sedesów. Z desek sedesowych wąchałem kokainę. Ja tam stałem i ogłosiłem: Ty, Jezus, jesteś wyzwoleniem! Słuchaj, On wziął mnie w swoje ręce. On zrobił ze szmaty, z niczego, człowieka. Wiesz, ja siedziałem jeszcze po moim nawróceniu w więzieniu. Wyciągnięto mi stare sprawy, zorganizowano grupę przestępczą i zrobiono mi zarzut wyłudzenia 1 000 000 złotych. Ja pamiętam, wtedy aresztowano moją żonę i powiedziano, że moje dziecko, że nasze dziecko pójdzie do domu dziecka. I wtedy diabeł stał bardzo blisko mnie i mówił: gdzie jest ten Twój Bóg? Ja pamiętam, modliłem się tak w tej prokuraturze na Kruczej tutaj: Panie Jezu, proszę Cię, niech moja żona wyjdzie, niech jej nie zamykają, a Wiktor niech nie pójdzie do domu dziecka. A jeżeli Ty chcesz, jeżeli potrzebujesz, ja nie wiem, jeżeli coś chcesz ze mną zrobić, to proszę Cię, żeby w celi była Biblia, bo nie wiem, kiedy dostanę widzenie. Wiecie, dali mi widzenie za 2 lata od tamtej pory z żoną. Byliśmy jak na pierwszej randce przy tym stoliku. Wiesz, usiedliśmy naprzeciwko siebie i mówię: Panie Jezu, niech będzie ta Biblia i proszę Cię, żeby w celi nie palili papierosów, bo wiesz, że nie palę. A jeśli już mnie koniecznie chcesz posłać tam, gdzie palą, to niech będzie dolne łóżko wolne, bo Panie, wiesz, że mnie dym papierosowy budzi, jak śpię na górze. Ja pamiętam, pojechałem na Białołękę, wszedłem do celi 6-osobowej i było 5 ludzi. Jeden spał na górze. Ja go się pytam: kolego, a Ty nie chcesz zejść na dół? A wiecie, w więzieniu
górne łóżko jest gorsze niż dolne. Dolne to jest towar deficytowy. I on mówi, nie, wolę spać na górze, wiesz. Ja położyłem ten swój koc, położyłem te swoje rzeczy i położyłem się tak na tych materacach i zobaczyłem za płaskownik włożoną gedeonitkę, Nowy Testament, wiesz. Ja powiedziałem, Panie, nie wiem, czego chcesz teraz, ale będę robił to, co Ty uważasz. Posłuchaj się mną. Wielu ludzi przyszło do Jezusa. Ludzie z grup przestępczych przychodzili. Pamiętam, pierwszą swoją Ewangelię głosiłem, jak oni byli naćpani. Oni ćpali i mówili do mnie, a teraz nam głoś. A ja im głosiłem. Jeden powiedział, koledze się po kraku zawiesiło. Poszedł spać. Drugi, na tym zrzucie narkotykowym, jemu się przyśniło, że on się nawrócił. Wiecie co? Ten pierwszy za 3 tygodnie wstał w celi i mówi, Jezus jest Panem! Drugiemu potrzebny był rok. W Kamińsku, w więzieniu, wybiegł lider grupy przestępczej, mający bardzo dużo pieniędzy. Wybiegł z Biblią, mówi, ratujcie mnie! Ratujcie mnie, bo ginę! Ja wam chcę powiedzieć, że Bóg taki jest. To jest potężny, wielki Bóg. On się nie zmienił od tamtych lat. Ja pod koniec tego siedzenia mówię, Panie, co ja mam robić, jak wyjdę? I Bóg mówi, Ty wyjdziesz i założysz kościół. Ja mówię, jak? Jak ja kościół założę? W tym czasie nawróciła się moja żona, została ochrzczona w Duchu Świętym, nawróciła się moja mama, ja wróciłem do domu, to w domu był kościół, wiecie. Już mówię, zaczynamy. Zaczęliśmy się modlić. I pamiętam, po jakimś kilkudniowym poście i modlitwie, przyjechał do mnie, jest tutaj ten człowiek, tam stoi z tyłu. I jeszcze jeden człowiek, który tutaj siedzi. I powiedzieli do mnie, wiecie, wiesz, mówi Artur, przyjechaliśmy, bo masz taki sprzęt na siłownię, a my tutaj jesteśmy w ośrodku takim, gdzie są bezdomni, 18 kilometrów od was. Ja mówię, weźcie ten sprzęt. I oni mówią, to byś przyjechał do nas, złożyłbyś nam świadectwo. Ja mówię, dobrze, przyjadę do was. Przyjechałem, poznałem Agatę, kierowniczkę tego ośrodka, jej męża, ludzi, którzy tam byli. Zebrali wszystkich ludzi, nie wiem, ile tam było osób, około 70 chyba w tym momencie, już nie pamiętam. Złożyłem im świadectwo swoje, nic się nie wydarzyło specjalnego i mówię, pozwólcie, że się pomodlę o was. Pomodliłem się i wiecie, kto tam przyszedł? Przyszedł Duch Święty, ten sam, co do mnie do sztumu. On tam przyszedł na te spotkanie. Nawróciła się pani kierownik, została ochrzczona w Duchu Świętym, zaczęła mówić innymi językami. Pana kierownika, jak chcieliśmy w rzece, to był październik. Oddał swoje życie. I tak krok po kroku. Na ostatniej ewangelizacji teraz kolejne 8 osób oddało życie Jezusowi. Nie wiem, ile już z nas jest, nie mam pojęcia. Mamy 2 świadectwa uzdrowienia z AIDS. Mamy ludzi, którzy podnoszą się z dna. Dzisiaj ośrodek nie jest ośrodkiem dla bezdomnych. Jest domem readaptacji społecznej. Jakim? Chrześcijańskim. Tam, gdzie Duch Boga Żywego działa. I wiecie, zamysł, który Bóg dał, to jest to, żeby w tym kraju, w każdym miejscu, Boży Kościół, bez względu na denominację, nazwę czy rodzaj, był połączony i w mocy Ducha Świętego budował Królestwo Boże. Wiecie, kiedy zrobili ten program telewizyjny,